Tak, o czym już wspominaliśmy, w obu treningach poprawił swoje najlepsze życiowe osiągnięcia, jeśli chodzi o skocznie mamucie, 200 i 204. Trzy razy punktował w Pucharze Świata na skoczniach mamucich. Najlepszy jego występ to miejsce 17 w Tauplitz-Bad Mitterndorf w 2014 roku. Świetny skok Jana Ziobry. No, myślę, że ta jego rosnąca dyspozycja to jest poważny sygnał ostrzegawczy dla Stefana Huli. No bo tutaj podczas konkursów w Oberstdorfie może mniej, ale w Japonii i w Korei będą się ważyć losy, który z, oprócz tej żelaznej czwórki z naszych reprezentantów zostanie zabrany przez trenera Stefana Horngachera na Mistrzostwa Świata w Lahti. Świetnie, jest rekord życiowy, 206 metrów Jana Ziobry, uśmiechnięty reprezentant Polski. Ma do tego prawo, ma wiele powodów, by właśnie ten uśmiech pojawił się na jego twarzy.